Przeprowadziliśmy badanie, w którym zapytaliśmy brand managerów o to, jakie są ich oczekiwania wobec nowych pracodawców na rynku, na co patrzą, co ich szczególnie interesuje przy zmianie. No i okazało się, że 75% brand managerów jest dzisiaj otwartych na zmianę i na nowe wyzwania na rynku. Czynniki, które motywują dzisiaj brand managerów do zmiany pracy, to jest wynagrodzenie, to jest awans stanowiskowy, możliwość zarządzania minimum jedną osobą, ale również samochód służbowy. I okazuje się, że brand managerowie, jeżeli w ofercie jest zawarty samochód służbowy, to dużo chętniej deklarują udział w procesie rekrutacyjnym. Może też wchodzić w grę tutaj zmiana pracodawcy, czyli jeżeli ktoś dzisiaj pracuje i jest niezadowolony z obecnego miejsca pracy, to rzeczywiście podejmuje decyzję o tym, żeby poszukać czegoś nowego na rynku. Dzisiaj najczęściej brand managerowie zarabiają w okolicach 11 000 złotych lub też więcej, natomiast przy zmianie pracy oczekują wzrostu tego wynagrodzenia. I najczęściej oczekiwane wynagrodzenie to jest w przedziale od 13 do 16 tysięcy złotych. Oczywiście możemy spojrzeć na kandydatów, którzy mają mniejsze lub też większe doświadczenie. W przypadku na przykład senior brand managerów to wynagrodzenie już idzie automatycznie w górę i to są najczęściej wynagrodzenia powyżej 17 tysięcy złotych. Kandydaci najchętniej wybierają branżę farmaceutyczną i medyczną, ale także sieci retailowe, również e-commerce. To są takie branże, które są dla nich najbardziej interesujące.